złoto i srebro na pierwszą komunię. Specjalna oferta dla rodziców dzieci pierwszokomunijnych. W sklepie Jubiler Monika złoto i srebro o 30% taniej. Przyjdź i skorzystaj z wiosennej promocji. Jubiler Monika w galerii Kalisz Carrefour, Kalisz ulica Poznańska. Jestem Wesoły Romek, zbuduję z Tobą domek. Odwiedź składy budowlane Wesołek. Zwiększ swoje plony. Szeroki wybór nawozów w super cenach. W ofercie także środki ochrony roślin. Materiały budowlane Wesołek. Wysoka jakość w rozsądnej cenie. Nowy salon meblowy w Kaliszu już otwarty. Goldmap. Meble z fantazją. Meble kuchenne, pokojowe, łazienkowe, biurowe, szafy wnękowe i garderoby. Na wymiar niestandardowe. W najdrobniejszych szczegółach dopasowane do wymagań klientów. Dbamy o jakość, nietuzinkowe detale, solidne wykonanie. Przyjdź i przekonaj się sam. Bezpłatnie doradzimy Ci w aranżacji całego wnętrza. Przygotujemy projekt i wizualizację 3D. W maju i czerwcu cały asortyment tańszy o wartość podatku VAT. Goldmap, Kalisz, Aleja Wojska Polskiego 138. Nasza ekspozycja znajduje się również na giełdzie samochodowej w każdą niedzielę. Jest wtorek, 29 maja. Agnieszka Walczak, dzień dobry, zapraszam na magazyn miejski. Centrum przesiadkowe czy po prostu zwykły parking? Przyglądamy się inwestycji przy ulicy Majkowskiej. Tutaj koszt samego centrum przesiadkowego, czyli powstania parkingu, no był kosztem znikomym w stosunku do całości tej inwestycji, na której miasto uzyskało bardzo duże dofinansowanie. Znakomita większość mieszkańców wie, jak się obchodzi z fontanną. Ci, którzy nie wiedzą, zapłacą nawet 250 zł mandatu. Dzielna babcia walczy o rehabilitację dla chorej wnuczki. Jestem nieśmiertelna, tak? Kiedyś umrę, Jezu, co się z nią stanie? Czas na szczegóły. Kilka zaparkowanych aut, żadnego roweru i od czasu do czasu przyjeżdżający tu na postój autobus. Trudno spotkać także kogoś, kto by się przesiadał do innego środka transportu. A taka jest przecież idea tak zwanego małego centrum przesiadkowego przy ulicy Majkowskiej. Miejski Zarząd Drugi Komunikacji uważa, że wraz z upływem czasu węzeł ożyje. Póki co stanowi on darmowy parking dla wybierających się do pobliskiej przychodni, do Mediksu, gdzie za postój auta trzeba zapłacić. Jeszcze rok temu znajdowała się tu nieużytkowana dawna baza kaliskich linii autobusowych. Zabudowania wyburzono, teren uporządkowano, utworzono duży plac parkingowy. Są stanowiska dla autobusów, 50 miejsc postojowych dla samochodów osobowych, wiata dla 50 rowerów z samoobsługową stacją do naprawiania jednośladów. Jest też publiczna toaleta. Tylko ludzi i ruchu brakuje. Zazwyczaj stoi tu tylko około 10 aut. Za przygotowanie terenu pod centrum przesiadkowe miasto zapłaciło ponad 3 miliony złotych. Zadanie było częścią większego projektu szacowanego na 20 milionów złotych, z czego 14 to unijne wsparcie. Nie byłem jakby autorem tego centrum, niemniej jednak będę bronił tego rozwiązania. Tutaj głównym centrum przesiadkowe posłużyło tak naprawdę jako możliwość pozyskania środków zewnętrznych na zakup autobusów, 4 autobusów zasilanych silnikiem diesla oraz 5 autobusów o napędzie hybrydowym za kwotę 13,5 miliona złotych. W ramach pozyskanych środków zmodernizowane zostało oświetlenie uliczne, wymiana na energooszczędne na osiedlach Dobrzec, Majków oraz Chmielnik. W ramach projektu zakupiono też 3 biletomaty i tablicę dynamicznej informacji pasażerskiej. Węzeł przesiadkowy oficjalnie działa od marca. W sumie obsługuje 6 linii autobusowych komunikacji miejskiej, które w dni robocze zapewniają aż 131 połączeń, a w niedzielę 27. Dodatkowo na węźle zatrzymuje się 9 kursów obsługiwanych przez PKS. Ja myślę, że w miarę upływu czasu centrum jednak zacznie spełniać coraz większe znaczenie. Jest położone w bezpośrednim bliskości centrum miasta. Już zauważamy, że zaczyna spełniać swoją rolę, jeżeli chodzi o odciążenie
miasta, centrum szczególnie od parkujących autobusów, obsługujących przejazdy okazjonalne, takie jak wycieczki, pielgrzymki. Umożliwiamy dla wszystkich chętnych, którzy również dla szkół, które chcą zorganizować jakiś odjazd dzieci, dostępność tego centrum przesiadkowego. Być może centrum przesiadkowe ożywi stacja kaliskiego roweru miejskiego, która ma pojawić się przy Majkowskiej od 1 czerwca. 250 zł mandatu, tyle grozi amatorom kąpieli w fontannie nocy i dnie. A im cieplej, tym więcej osób, szczególnie maluchów, którzy szukają w niej ochłody i atrakcji. Przy okazji przestawiają dysze, a to oznacza koszty dla miasta. Dlatego zmieniono zasady wypoczynku przy fontannie. Fontanna stała się jednym z chętniej odwiedzanych miejsc na spacerowo-wypoczynkowej mapie Kaliszan. Większość korzysta z niej w sposób standardowy, spacerując wokół lub siedząc na jednej z ławek ją okalających. Znakomita większość mieszkańców wie, jak się obchodzić z fontanną. Do tych, którzy zapominają o tym, żeby zachowywali się tak jak ta znakomita większość i ewentualnie nie przestawiali dysz. Fontanny na terenie całego świata są użytkowane w różny sposób przez jego użytkowników. To nie jest tylko problem mieszkańców naszego miasta, a szczególnie dzieci pozostawionych bez opieki. Jednak do tej pory nie było regulaminu korzystania z fontanny, a tym samym nie było też możliwości karania osób, które zbyt swawolnie bawią się w wodotrysku. Interwencje i pytania sprawiły, że miasto stworzyło przepis. Zakaz kąpieli. Jego złamanie grozi mandatem w wysokości 250 zł. Żeby było bezpiecznie, bo to głównie chodzi o bezpieczeństwo tych użytkowników, żeby naprawdę nikomu się nic nie stało. Oczywiście nie są obojętne nam koszty związane z przywróceniem właściwego funkcjonowania tych dysz i tego, co wkoło się dzieje, ale przede wszystkim to bezpieczeństwo. Dlatego przy fontannie mają się także częściej pokazywać strażnicy miejscy. Nietypowe zdarzenie na ulicy Godebskiego. Wczoraj po południu z ciężarówki spadł na drogę ciężki metalowy element, blokując jezdnię. Na miejsce wezwano straż pożarną. Około 17 na ulicy Godebskiego, tuż za rondem Altera, z jadącej ciężarówki na czeskich numerach rejestracyjnych spadł ciężki metalowy element. Konstrukcja przypominająca walec była na tyle masywna, że zablokowała część pasa ruchu i nie można było jej usunąć z drogi. Na miejsce wezwano straż pożarną. Strażacy kierowali ruchem. Do usunięcia metalowego walca potrzebny był ciężki sprzęt. Kierowca ciężarówki został ukarany mandatem. Beata sama opiekuje się niepełnosprawną wnuczką, 11-letnia Wiktoria. Nie chodzi, nie mówi, potrzebuje pomocy przy wszystkich czynnościach. Wymaga też ciągłej specjalistycznej rehabilitacji. Jej koszty rocznie około 20 tysięcy złotych przerastają możliwości finansowe babci Wiktorii. Ze wsparciem przychodzi jeden z rehabilitantów dziewczynki, Michał, który dla swojej podopiecznej realizuje nietypową zbiórkę. Wiktoria urodziła się zdrowa. W czwartym miesiącu życia miała niefortunnie się zakrztusić, co spowodowało niedotlenienie mózgu. Wiktoria cierpi na mózgowe porażenie dziecięce z niedowładem spastycznym czterokończynowym. Jest po usunięciu krwiaka podtwardówkowego z nadlewej półkuli mózgu. Ma korowe uszkodzenie wzroku, czyli okulista zdiagnozował, że do metra widzi, dlatego nosi okularki, no i ma mało głowie. Kobieta zrezygnowała z pracy i poświęciła się wnuczce. Rodzice zajmowali się Wiktorią do czasu niefortunnego zdarzenia, które doprowadziło ją do niepełnosprawności. Później ją porzucili. Myślę, Boże, no nie jestem nieśmiertelna, tak? Kiedyś umrę, Jezu, co się z nią stanie? Dlatego ja nie myślę, bo mnie to po prostu by zżarło. Babcia stara się ze wszystkich sił, by stan wnuczki nie pogarszał się, a choć trochę polepszał. Podstawą jest regularna, specjalistyczna rehabilitacja. Dla niej to jest no, egzystencja, tak, dalsze życie, więc rehabilitacja, ona tą rehabilitację będzie potrzebowała do końca życia. To nie jest tak, że jest jakiś okres, ona będzie rehabilitowana i będzie dobrze. Nie, ona żeby funkcjonowała w miarę, żeby nie miała przykurczów, musi być rehabilitowana. Dlatego
non-stop i ciągle te pieniążki są potrzebne. Z Wiktorią niemal codziennie pracuje Aleksandra Przybylska. Gdyby nie ta rehabilitacja, jak ona by się rozwijała? No, na pewno mielibyśmy przykurcze i deformacje i to nie pomagałoby jej w życiu codziennym. Byłby problem, no, na przykład z przebraniem pampersa. 3-miesięczny cykl rehabilitacji to koszt około 5000 zł. Narodowy Fundusz Zdrowia jej nie refunduje. Babcia Wiktorio pomoc zwróciła się do Fundacji Bread of Life. Organizowaliśmy dla niej festyn Pomoc w Potrzebie 2 lata temu. Zbieramy też 1% na jej leczenie. No i teraz ta nowa akcja, którą zainicjował Michał, Pomaganie za jechanie. To rowerowa, charytatywna wyprawa, której celem jest uzbieranie 8000 zł na rehabilitację Wiktorii. Główny cel jest taki, aby pokonać określoną ilość kilometrów. W zamierzeniu było tak, aby znaleźć ludzi, którzy chcieliby wesprzeć, powiedzmy, te pokonane kilometry. Każdy może swój odcinek, czy to jest 5 kilometrów, 10 czy całe 800. Każdy może wpłacać taką sumę, jaką chce. Trasa będzie przebiegać ze Świnoujścia do Karpacza. Michał pokona ją razem z kolegą Kacprem. Start 2 lipca. Na pokonanie trasy mają 10 dni. Zbiórkę można wesprzeć, wpłacając dowolną kwotę poprzez platformę Zostań Aniołem. Jej dokładny adres znajdziecie na portalu faktykaliskie.pl. Trzymamy kciuki za Michała. Kłęby czarnego dymu widoczne były z odległości wielu kilometrów. Syreny Straży Pożarnej nie przestawały wyć. Gigantyczny pożar w niemym przerażeniu obserwowały tłumy Kaliszan. Wydarzenia przy ulicy Babinej 16, gdzie na oczach setek ludzi ogień strawił zabytkowe koszary Godebskiego, rozegrały się dokładnie 12 lat temu, 29 maja 2006 roku. Był poniedziałek, późne popołudnie. Zgłoszenie o pożarze przy ulicy Babinej wpłynęło o 18.59. Płonęły zabytkowe koszary Godebskiego. Na ratunek ruszyło łącznie 19 zastępów państwowej i ochotniczej straży pożarnej z okolic. Kłęby czarnego dymu widoczne były z odległości wielu kilometrów. W całym mieście słychać było wycie strażackich syren. Wydarzenie przyciągnęło mieszkańców z najodleglejszych zakątków Kalisza. Dramatycznie wyglądającej akcji ratunkowej przyglądały się setki osób. Cały dorobek mi idzie. Złoto. Wszystko nowe, niedawno brać. O mój Boże, kochany. Pożar wybuchł w poniedziałek przed godziną 19. Na miejsce wezwano straż pożarną. Ogień jednak bardzo szybko zaczął się rozprzestrzeniać po dachu całego obiektu przy ulicy Babinej 16. Zrozumiałem. Akcja przebiega z dużymi utrudnieniami ze względu na bardzo dużą powierzchnię dachu i konstrukcję palną dachu o pokryciu papą. Mieliśmy problemy w pierwszej fazie z wodą. Jednostki, które przybyły na miejsce zdarzenia, a były to 3, w krótkim okresie czasu wyzbyły się wody. Następne jednostki, które przybywały, z opóźnieniem podały dopiero wodę i taka dosyć duża powierzchnia dachu się spaliła. Tu zadziwiające jest, że w takim szybkim tempie, przy takiej w miarę korzystnej pogodzie, ten dach się tak szybko, pożar tego dachu się tak szybko rozprzestrzenił. Strażacy walczyli z żywiołem przez 12 godzin. Jeszcze rano następnego dnia dogaszali zgliszcza. Udało się uratować jedynie mury i elewację frontową budynku. Spłonęła cała konstrukcja dachu, poddasze i pomieszczenia na strychu. Nie był to ostatni pożar zabytku. Do kolejnego strażaków wezwano 4 kwietnia 2007 roku. Z ogniem ponownie walczyło kilkudziesięciu ratowników. Płomienie dokończyły jednak to, czego nie zniszczył poprzedni pożar. Strawiły pozostałą, ocalałą wówczas część XIX-wiecznego budynku przy Babinej. Koszary Godebskiego zostały sprzedane w 2011 roku. Dziś mieści się tam market. Przyczyny pożarów nie zostały dokładnie ustalone. Podejrzewano podpalenie. W koszarach kwaterował 8 pułk piechoty Armii Księstwa Warszawskiego, którym dowodził poległy w 1809 roku w bitwie pod Raszynem poeta Cyprian Godebski. Dawniej w tym rejonie znajdowała się dzielnica żydowska i targ koński. Z rozrywkowej mapy Kalisza, która trzeba przyznać i tak jest dość uboga, znika kolejny klub. Znajdujący się w centrum miasta lokal po ponad 5 latach działalności został zamknięty. Więcej o tej sprawie piszemy na portalu faktykaliskie.pl. W dzisiejszym magazynie miejskim to już wszystko. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.
Dzisiejszy wieczór pochmurny, ale ciepły, 24 stopnie Celsjusza, wiatr umiarkowany ze wschodu, ciśnienie na poziomie 1001 hektopaskali. Noc pogodna, na słupkach rtęci 18 stopni Celsjusza. Środa od rana pochmurna, rozpogodzi się w południe, będzie upalnie 29 stopni Celsjusza, ciśnienie wyniesie 1000 hektopaskali, wiatr umiarkowany.